Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski oraz prymas Czech ksiądz kardynał Dominik Duka wspierają księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Skierowane listy to kolejne formy poparcia dla metropolity krakowskiego, który sprzeciwił się szerzeniu antywartości w ramach tęczowej zarazy, czyli ideologii promowanej przez środowiska homoseksualistów. Wczoraj na Franciszkańskiej 3 w Krakowie wierni dziękowali za wierność księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Bogu i Ewangelii. Obecność była reakcją na falę nienawiści skierowaną wobec metropolity krakowskiego, gdy ten nazwał ideologię LGBT tęczową zarazą. Dziś swoje wsparcie wyraził także były prefekt Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej i jeden z najbliższych współpracowników świętego Jana Pawła II, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Nie dostrzegłem w treści tego kazania nic niewłaściwego, lecz przeciwnie, realistyczne odczytanie rzeczywistości oraz poczucie odpowiedzialności, którym się ksiądz arcybiskup kierował, broniąc prawdy i dobra oraz prawa Bożego wobec narzucającej się obecnie ideologii. Jak czytamy w liście, w imię tej ideologii dopuszczono się nawet do niezwykle wulgarnego obrażania najświętszych dla nas rzeczy, Eucharystii Matki Najświętszej oraz kapłaństwa. Boleśnie mnie dotknęły te bluźniercze zachowania. Wcześniej swoje wsparcie dla księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wyraził przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Antywartościom wpajanym przez tęczową zarazę sprzeciwia się także prymas Czech, ksiądz kardynał Dominik Duka. Jako prymas Czech, przewodniczący Konferencji Biskupów Czeskich, arcybiskup Pragi i kardynał Kościoła Rzymskokatolickiego przyłączam się do deklaracji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i wzywam do podobnego kroku przedstawicieli episkopatów Słowacji i Węgier. Wczoraj poparcie wyraziła także Wspólnota Franciszkanów i Światowy Związek Żołnierzy AK. Polskie dzieci na Litwie będą uczyły się języka ojczystego z nowych podręczników. Trafią one do maluchów, które we wrześniu przyjdą do pierwszych klas. To przełomowa decyzja władz oświatowych Litwy. Dotychczas nie wyrażały one zgody na nowe podręczniki. Polskie dzieci uczyły się języka ojczystego z podręczników, które miały po kilkanaście lat i były w opłakanym stanie. Z całą pewnością jest to bardzo dobra decyzja i cieszy fakt, że po ponad 10-letniej przerwie pierwszoklasiści w polskich placówkach ponownie będą mogli uczyć się języka ojczystego z polskich podręczników. Mówi politolog Agnieszka Puzyniak. Nowe podręczniki do nauki języka polskiego i literatury przygotowywali poloniści pracujący w szkołach polskich na Litwie we współpracy z naukowcami z Litwy i Polski. Jeśli chcemy, aby polskość była obecna cały czas na Litwie, jeśli chcemy, żeby mniejszość polska mogła tam cały czas istnieć, trzeba inwestować w edukację. Podkreśla były wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i dodaje, że mniejszość polska na Litwie cały czas boryka się z problemami dostępu do edukacji. Chodzi między innymi o brak języka polskiego na egzaminie maturalnym. Edukacja polska na Litwie jest papierkiem lakmusowym kondycji Polaków na Litwie i stosunków państwa litewskiego do swoich obywateli pochodzenia polskiego. Decyzja władz litewskich o wdrożeniu podręczników do języka polskiego jest realnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji Polaków. Że w niedalekiej przyszłości również starsi uczniowie będą mogli korzystać z polskich podręczników w nauce języka polskiego. Rząd Litwy na zakup podręczników z Polski i ich adaptację przeznaczył 100 tysięcy euro. Podręczniki do nauki języka polskiego i literatury trafią do pierwszoklasistów już we wrześniu. Coraz więcej Polek choruje dziś na raka piersi. Jest to choroba niejednorodna, przez co w większości przypadków nieuleczalna. Dla wielu pacjentek szansą i nadzieją są leki nowej generacji. Rak piersi nie jest już tematem tabu. To choroba, która dotyka wielu kobiet. Wymaga leczenia i wsparcia ze strony lekarzy oraz bliskich. Jest wiele odmian raka piersi, jednak w najgorszej sytuacji są pacjentki chorujące na raka HER2 ujemnego. To jest około 70-75% wszystkich pacjentek, które chorują na raka piersi. Wskazuje dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie.
Na raka hormonozależnego dodatniego istnieje 8 leków nowej generacji, które są refundowane. Gorzej wygląda sytuacja z odmianą ujemną. W tym przypadku tej refundacji nie ma. Jest to oczywiście zarejestrowane w Polsce, bo w całej Unii to są leki zarejestrowane, natomiast no nie refundowane. A to ogromny problem, bowiem koszt takiego leku często wykracza poza możliwości finansowe, o czym mówi pani Eulalia Rutkowska. Kuracja miesięczna tym lekiem mieści się w granicach 10 tysięcy złotych. A lek ten musi być przyjmowany co najmniej 18 miesięcy. W takiej sytuacji pacjentki nie mają możliwości leczenia. Tą grupę pacjentek z HER ujemnym rakiem piersi musimy zabezpieczyć. Podkreśla prezes Fundacji Onko Cafe Anna Kupiecka, bo rak piersi to gigantyczny problem społeczny, to batalia o to, co najważniejsze. Tutaj mówimy o życiu, o przeżyciu. Te pacjentki albo umierają już, albo żyją nadal. Dlatego nie ukrywają, że leki nowej generacji są dla nich nadzieją. To jest mniej agresywny lek, który nie daje takich przykrych dodatkowych objawów typu wymioty, wypadanie włosów. Jest łatwiej tolerowany. O szansę refundacji pacjentki prosiły niejednokrotnie. Wysyłane były prośby i apele do posłów i do Ministerstwa Zdrowia. W zasadzie to taki głos wołających na pustyni. Bo mimo dwukrotnej wizyty w Ministerstwie Zdrowia przedstawicieli polskich organizacji wspierających pacjentki z rakiem piersi nic w tej sprawie się nie zmieniło. Jednak zarówno pacjenci, jak i lekarze, onkolodzy nie tracą nadziei. Tak, mamy nadzieję, bo naprawdę te rozmowy z ministerstwem są bardzo daleko posunięte i ciągle trwają. Dlatego być może od września w tej sprawie nastąpi przełom. Czas wakacji to czas wycieczek, także tych górskich, jednak wielu turystów wyrusza na szlak bez przygotowania. Ratownicy Topru alarmują, by w czasie górskich wędrówek mierzyć siły na zamiary, bo wiele wypadków w górach wynika z nieprzemyślanych działań. Polskie Tatry to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, a górskie wędrówki dla niejednego są okazją do aktywnego wypoczynku. To wiąże się jednak z wieloma wypadkami na wysokościach. Mieliśmy 158 działań, w tym 58 dużych wypraw ratunkowych, 97 akcji, 3 drobne interwencje. Interwencje, w których udało się uratować wielu turystów wychodzących na szlak, podkreśla ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kamil Suder. Ratowaliśmy 188 osób, 65 z nich odniosło ciężkie obrażenia, 62 osoby lekkie, 59 bez obrażeń i doszło do 2 wypadków śmiertelnych, gdzie przyczynami były zachorowania. Przyczynami wypadków są niejednokrotnie także potknięcia i upadki, co może prowadzić do licznych kontuzji. W celu uniknięcia takich sytuacji ratownicy zalecają wcześniejsze przygotowanie się do wyprawy, a także stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzić z głową, dostosowywać swoje plany do aktualnie panujących warunków i do swoich umiejętności i możliwości. Turyści powinni być przygotowani na każdą ewentualność. Na pewno nie zapominamy o apteczce, o odpowiedniej odzieży na daną pogodę. Kurtka, nawet jak świeci słońce, powinna się znaleźć w plecaku. Odpowiednio dużo napojów, jakieś jedzenie na drogę, mapa jest wskazana i latarka, bo nigdy nie jesteśmy pewni, czy zejdziemy przed zmrokiem. Istotne jest również, by mieć numer kontaktowy do służb ratunkowych. Aby wezwać pomoc, należy zadzwonić pod numer 601 100 300 lub 985. Pomocna może okazać się również aplikacja Ratunek, która z komórki wysyła nam pozycję dokładną i my wiemy, gdzie doszło do wypadku. Wypadku, który może wyniknąć z braku sił czy zagubienia się na szlaku. Ratownicy informują, że oznakowanie szlaków kolorami nie oznacza ich stopnia trudności, o czym turyści często nie wiedzą i błędnie wybierają trasę wycieczki. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.